Na program zaprasza Kapital 24 TV. Serwis internetowy tylko dla profesjonalistów. Stworzyliśmy aplikację o nazwie Personal Recovery System, która wyróżnia się spośród wszystkich innych tym, że jest przygotowana profesjonalnie we współpracy z ekspertami, czyli z lekarzami oraz rehabilitantami. O co chodzi w naszej aplikacji? Wspieramy rehabilitację do tego stopnia, że jesteśmy w stanie skrócić proces rehabilitacji o połowę, a w wielu przypadkach ją umożliwić, bo czasami jest ona niemożliwa. Dlaczego? Dlatego, że ludzie mają problem w głowie. Tu się wszystko zaczyna. Właśnie tu. Tu jest potęga całej filozofii, wszystkiego, i szkoły, i medycyny, wszystkiego. Jeśli my wywołamy efekt w ludzkim umyśle, że ty chcesz to zrobić, to proces rehabilitacji przyspiesza się dwukrotnie. Na czym konkretnie polega nasz system? Mamy sobie Kinecta, który wykrywa nasz ruch. Wykrywa nasz ruch, który jest wcześniej opisany przez lekarza i przez nas jest egzekwowany, czyli jeśli to ma być ruch kończyny prawej w płaszczyźnie wertykalnej, wówczas kontrolujemy, czy faktycznie ten ruch wygląda tak, jak planowaliśmy. Jeśli są jakiekolwiek odchylenia, aplikacja automatycznie alarmuje, wysyła loga takiego dla rehabilitanta, aby mógł później to skorygować z lekarzem i zaproponować inny rodzaj ćwiczenia. Dodatkowo, bardzo ważna rzecz, po angielsku nazywa się to hemiparesis neglect. Trudno jest mi to przetłumaczyć na język polski, z tego względu, że posiłkowaliśmy się głównie literaturą zagraniczną, która jest zresztą bardzo atrakcyjna i bardzo polecam. Natomiast na czym to polega? Bardzo często pacjenci, wykonując jakieś ćwiczenia, dostają na przykład polecenie od rehabilitanta, aby wykonywał ćwiczenie prawą kończyną, prawda? I wykonuje to ćwiczenie, ale wiadomo, że na przykład w placówce rehabilitacyjnej, gdzie jest 20 osób, a tylko dwóch rehabilitantów, nie sposób wszystkich upilnować. I teraz wyobraźmy sobie, że rehabilitant odchodzi na chwilę na bok. Osoba, chcąc na przykład uzyskać jakąś nagrodę, bo jeśli jest to na przykład dziecko, będzie oszukiwać, zacznie używać zdrowej ręki, tak? A my to wykrywamy. My to wykrywamy, kontrolujemy i doradzamy lekarzowi, jak ma wyglądać kolejne ćwiczenie, dalszy proces rehabilitacji. Na samym początku skupiliśmy się na rehabilitacji po urazach, po stroke, to jest po wylewach, dlatego że ci ludzie mają szczególny problem właśnie z motywacją, z chęcią powrotu do życia, do zdrowia, i to od nich to wszystko się zaczęło, ale tak naprawdę idziemy w każdym możliwym kierunku z dziedziny rehabilitacji, gdzie potrzebny jest ruch. I bardzo ważne, nie wykluczamy, wręcz zachęcamy do stosowania wszelkich dostępnych narzędzi medycznych, ponieważ sam ruch w powietrze nie wystarczy. Mamy dwie strategie. Po pierwsze, rynek zagraniczny, zaczynamy od Niemiec, później wracamy na nasz polski rynek i ponownie wychodzimy na zewnątrz, Stany Zjednoczone oraz reszta krajów wysoce rozwiniętych.